Na zegarze już 3 minuty po 18:00, czas więc na popołudniową rozmowę w RMF FM. W naszym warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy. Witam serdecznie. Moim gościem jest dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie i jak mówiliśmy również członek Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze. Zacznijmy filozoficznie. Jak żyć w tej sytuacji, w której jesteśmy? Żyć dbając o siebie i najbliższych. To znaczy, maseczki, dystans i... Tak, ja wiem, że to jest nudne i powtarzamy to od półtora roku, ale to nic się nie zmieniło w tym zakresie. Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. A jeszcze się jednak zmieniło. Jeszcze się szczepmy, bo rok temu mówiliśmy to samo, ale nie mogliśmy się szczepić, teraz nie możemy szczepić, ale się nie szczepimy. No właśnie, nie szczepiliśmy się, zatrzymała się ta akcja szczepionkowa. Wyraźnie widać, że się nie szczepimy. Nie szczepimy się, ten scenariusz optymistyczny się nie zrealizował. Widać, że zaszczepionych jest wyraźnie mniej niż w krajach zachodu, ale więcej z drugiej strony niż w krajach wschodniej Europy, co też dosyć dobrze pokazuje miejsce Polski w cywilizowanym świecie, czyli na wschód od zachodu i zachód od wschodu. A może trzeba wprowadzić po prostu bardziej przekonujące metody namawiania Polaków do szczepionek. Mam wrażenie, że te hulajnogi, te wszystkie wielkie loterie, no jakoś nie zdały specjalnie swojego egzaminu. To była taka próba, myślę, ze strony rządu, żeby przekonać tych, którzy już byli przekonani. Natomiast, żeby przekonać tych, którzy się ciągle wahają, nie tych najbardziej agresywnych antyszczepionkowców, ale tych, którzy może nie widzą wystarczającego powodu, żeby zaszczepić, trzeba wprowadzić, myślę, jednak pewne ułatwienia dla osób zaszczepionych. I mówiąc jednak... inaczej, sugeruje pan, że trzeba wprowadzić wszystkie te kwity covidowe, które są na przykład we Francji. Tak, te kwity trzeba wprowadzić dlatego, żebyśmy z jednej strony nie nabywali odporności drogą naturalną, to znaczy przez przechorowanie przez setki tysięcy osób, z których dziesiątki tysięcy mogą umrzeć, a jednocześnie, żebyśmy nie zamordowali gospodarki i umożliwili naszym dzieciom chodzenie do szkół. I jedynym sposobem na to są w tej chwili te przepustki covidowe. No ale sugeruję, znaczy nazywani są tacy jak pan doktor sanitarystami, to znaczy porównuje się ich do tych, którzy odbierali prawa kiedyś Żydom, a teraz chcą odbierać prawa niezaszczepionym. Nie, nikt nikomu praw nie odbiera. Można mieć taką przepustkę również wykonując test na przykład. No, ale trzeba za niego zapłacić. No, trzeba zapłacić i to jest kwestia wyboru. Tu można wybrać darmową szczepionkę oczywiście. Praw nie odbieramy, ale tak samo zastanawiam się, czy mnie praw nie odbiera osoba, która jest niezaszczepiona, nie nosi maseczki i zakażona jeździ metrem, co mnie uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny. A z drugiej strony mówią przeciwnicy szczepionek, mówią, no ale co to za atrakcja się szczepić, jak i tak się można zachorować, mówiąc zupełnie wprost. Oczywiście, że można zachorować, natomiast... I to... można zarażać, dodajmy. Można zachorować, zaraża się, owszem, natomiast nawet jeśli się zachoruje, to zaraża się krócej przede wszystkim, bo ta choroba trwa krócej, nie jest tak ciężka. Natomiast bardzo rzadko się umiera po szczepionce i to jest jeden z głównych celów. A poza tym trudno patrzeć obojętnie na przebieg pandemii, w trakcie której giną setki tysięcy lub miliony ludzi, czekając na idealny lek, który da nam możliwość stuprocentowej skuteczności. Mamy to, co mamy i musimy tego używać. No to w takim razie polecałby pan rządowi, żeby wprowadzić certyfikaty covidowe w Polsce dla wszystkich? Zdecydowanie tak. No i? Sugeruje pan, bo ja już słyszałem pana takie wypowiedzi, pana doktora takie wypowiedzi, słyszałem też takie wypowiedzi Rady Medycznej, ale jako żywo władza jakoś niespecjalnie się pali do tego, żeby to wprowadzić. Decyzję podejmuje rząd. Rząd kieruje się różnymi przesłankami. Te przesłanki mają charakter nie tylko medyczny, w tym zakresie my doradzamy, ale również na pewno to są przesłanki ekonomiczne i polityczne. Też no, wszyscy mają swoje ograniczenia i nie mnie tutaj władzę rozliczać. Naszą rolą jest tylko kierować uwagę na to, co jest istotne z punktu widzenia i uzasadnione z punktu widzenia medycznego. Doktor Konstanty Szułdrzyński, przypomnę, członek Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, jest naszym gościem. Dzisiaj było 8361 zachorowań. To jest duża liczba. Przebijemy 10 tysięcy w najbliższym czasie. No, wszystko na to wskazuje, że tak. Kiedy? No myślę, że w początek przyszłego tygodnia to jest całkiem możliwe. Poniedziałek, wtorek 10 tysięcy? Poniedziałek pewnie nie, bo z weekendu zawsze te dane są mniejsze. No tak, w niedzielę ludzie się nie badają. W niedzielę nikt się nie bada. Natomiast we wtorek, no pewnie tak.
i dojdziemy do 20 tysięcy? Trudno im powiedzieć i nie wiem, czy to jest najważniejsze. Ja wiem, że to jest trochę wróżenie z fusów, ale w momencie, kiedy mamy o połowę mniej zachorowań w tym roku niż mieliśmy w roku ubiegłym, w analogicznym okresie, a dokładniej tak to wygląda, znaczy tutaj nie ma specjalnie sporu, no to ludzie się zastanawiają, myślą, nie ma co dymić, jest o połowę mniej, czyli spokojnie, jeszcze możemy poczekać. Tak, tak, no zawsze można poczekać i można umrzeć, prawda? To jest pewne rozwiązanie. Ludzie modlili się kiedyś o dobrą śmierć. Ta dobra śmierć to była śmierć, która była przewidywana, czyli nie nagła i której charakter mogliśmy sobie wybrać i teraz rzeczywiście podczas tej pandemii możemy wybrać mniej więcej czas i rodzaj śmierci, możemy się udusić. Właśnie, to jak wygląda ta śmierć, panie doktorze? Bo to tak, wszyscy mówią, straszna śmierć, strasznie. Pan obserwuje to na oddziale intensywnej terapii. Obserwował pan również wcześniej. Kto umiera i w jaki sposób? Umierają oczywiście przede wszystkim ci, którzy są słabsi, czyli osoby, które mają choroby towarzyszące, choroby hematologiczne. Tak, ale powiedzmy, te choroby towarzyszące, ale to jest nadciśnienie. Ogromna większość Polaków po 40 roku życia ma jakąś formę nadciśnienia. Też nadciśnienie i cukrzyca i nadwaga i umierają też 20-latkowie. Tak, to jest wszystko prawda. Rolą intensywnej terapii jest ratowanie życia w pierwszej kolejności. Natomiast zawsze, niezależnie od tego, czy będziemy w stanie komuś życie uratować, czy nie, jesteśmy w stanie zlikwidować cierpienie. I robimy to w sposób oczywiście niedoskonały, wprowadzając kogoś w śpiączkę, także może przespać ten najgorszy okres choroby, mając nadzieję na to, że organizm wyleczy się sam z tej choroby. W związku z tym dla tych osób ta śmierć, na szczęście, przynajmniej mam taką nadzieję, nie jest aż taka straszna. Natomiast no, to jest śmierć i to jest utrata najbliższych, to jest utrata matek, ojców, synów, córek. Z tego, co pan mówi, panie doktorze, to umierają 30-40-latkowie bardzo często. Tak, umierają. Niezaszczepieni? Niezaszczepieni. Chcieliby się potem zaszczepić? Czy już... Trudno powiedzieć. Oni są w takim stanie, że nie bardzo mogą powiedzieć. No, rozumiem, że niektórzy, nie wszyscy są w śpiączce. No, niektórzy zanim zostaną wprowadzeni w śpiączkę farmakologiczną, to jeszcze normalnie funkcjonują, to znaczy są w stanie cokolwiek powiedzieć. No, rzeczywiście część z tych ludzi, bardzo niewiele jest osób, które przeczą istnieniu wirusa do samego końca. Większość tych osób... A są takie, które przeczą do samego końca? Są naprawdę? Takie, i co mówią? Na co chorują? No, wtedy nie wiedzą, na co chorują i wtedy dopytują się, czym je zatruliśmy, prawda? Mszcząc się na nich za te antykowidowe poglądy. Także tacy też są. To jest oczywiście znakomita mniejszość. Natomiast większość ludzi żałuje, wszyscy, którzy się nie zaszczepili, czy przynajmniej większość twierdzi, że uważali, że byli do tej pory zdrowi, w związku z tym nic im nie grozi. I to statystycznie jest prawda, tylko że można się znaleźć po złej stronie statystyki i przechorować bardzo ciężko, a czasem nawet umrzeć. Kiedy służba zdrowia znowu wejdzie w ten moment, w którym zacznie brakować miejsc, łóżek? Już słyszymy, że Szpital Południowy w Warszawie został zamknięty, bo nie ma w nim miejsc. No, to jest kwestia definicji, co to znaczy przeciążenie systemu i co to znaczy niewydolny system opieki zdrowotnej. Z mojego punktu widzenia, tak jak widzę ten system, pracując w nim prawie ćwierć wieku, to on nigdy wydolny nie był, w związku z tym nie wiem, czy może być dużo bardziej niewydolny. I jeśli oczekujemy jakichś spektakularnych scen w postaci załamania się i w postaci odpadnięcia fasady jakiegoś dużego szpitala, to nie, nic takiego nie nastąpi. Natomiast koszty, które będziemy ponosić na skutek tego, że nie możemy leczyć na czas chorych z zawałami serca, udrami mózgu, chorobami nowotworowymi i tak dalej, będą ogromne. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale pozostajemy cały czas w internecie, na stronach RMF24, w Radiu RMF24, a także na mediach społecznościowych Radia RMF. Panie doktorze, no to ja wrócę jednak do tego pytania. Pan mówi bardzo tak ogólnie, odnosząc się do strat ludzkich, mówiąc inaczej, czyli do tych, których nie będziemy leczyć z innych powodów. Ale no, już widzimy, że w pewnych miejscach, także w Warszawie, ale również na Podlasiu, zaczyna brakować miejsc w szpitalach, tych miejsc covidowych. Mówiąc inaczej, kiedy wrócimy do otwarcia tych wielkich covidowych szpitali? No choćby w Warszawie, czy szpital MSWiA z powrotem zostanie szpitalem covidowym? Póki co zwiększana jest liczba miejsc przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. Czy zostanie otwarta nasza filia w postaci Stadionu Narodowego? Trudno na razie powiedzieć, zobaczymy jak się będzie rozwijała sytuacja. Na razie chyba z tego co wiem nie było na ten temat mowy. Ale miejsc wystarczy. W tej sprawie miejsc wystarczy. Myślę, że miejsc wystarczy. Dla wszystkich, a dojdziemy do takich wyników. Przepraszam, że się o to pytam, to jest trochę takie pytanie sportowe, ale dojdziemy do tych wyników z ubiegłego roku, 20-25.
30 tysięcy? Trudno mi powiedzieć, natomiast myślę, że rolą odpowiedzialnych zarządzających systemem jest przewidywanie najgorszego scenariusza i przygotowanie na to, co może być najniebezpieczniejsze. Mówiliśmy już o certyfikatach covidowych, no to przejdźmy do obostrzeń. Wciąż żyjemy trochę w świecie, w którym tych obostrzeń jest bardzo niewiele, a nawet te, które są, są powiedzmy zupełnie szczerze respektowane umiarkowanie. Wystarczy wsiąść do jakiegokolwiek autobusu, wejść do jakiegokolwiek sklepu i widać, że maseczki są raczej zbytkiem, są raczej taką, powiedziałbym, zasłoną na twarzach nielicznych. No, może nie nielicznych, ale około połowy uczestników czy ruchu w komunikacji miejskiej, czy w sklepach. Powinny wrócić surowsze obostrzenia? No powinny wrócić. Zdecydowanie, jeśli chodzi o noszenie maseczek, powinny wrócić. I myślę, że przy połowie zaszczepionego społeczeństwa takie nawet nie egzekwowanie, bo to przecież nie chodzi o kary, to chodzi raczej o naszą odpowiedzialność za siebie nawzajem. To takie noszenie maseczek mogłoby bardzo zahamować tę pandemię. Ale to, tutaj pan doktor bardzo tak łagodnie mówi, nie chodzi o kary. Powiedzmy sobie szczerze, jak nie ma kar, to nie ma maseczek. No tak, no wydawałoby się, że dorosłym ludziom wystarczy wytłumaczyć i resztę czyni za nas odpowiedzialność obywatelska, ale no być może jakieś kary są jednak potrzebne. No znaczy, panie doktorze, no przecież pan jeździ samochodem i pan doskonale wie, że może stać znak, że trzeba jechać 50 km na godzinę, jak z tyłu nie ma policji albo nie ma no po prostu mierzenia tej prędkości. To nie ma też specjalnie respektowania. Rzeczywiście i to, co mnie niepokoi, tak już może z punktu widzenia nie tylko medycznego, ale takiego obywatelskiego, to jest to, że nierespektowanie wszelkiego rodzaju praw i nieegzekwowanie ich powoduje erozję szacunku do państwa i erozję szacunku do prawa. I ta agresja, z którą spotykaliśmy się na przykład podczas wakacji, nosząc maseczki, bo wejście do restauracji w maseczce często powodowało tak dużą agresję, że porównać z nią można, nie wiem, na przykład próbę przejechania przez Warszawę zgodnie z ograniczeniami prędkości. No pewnie pan redaktor wie, jak to wygląda. Czasami, tak, tak, to granicy samobójstwem, prawda? To podobnie było z chodzeniem w maseczce, na przykład w restauracji, wszyscy wytykali palcami. Zaczął pan doktor od noszenia maseczek. Czy to jedyne obostrzenie, które powinno wrócić, albo przynajmniej powinno zostać zacząć egzekwowane, czy powinniśmy jednak wrócić do innych, bardziej radykalnych ograniczeń? Wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Myślę, że tutaj rząd dysponuje znakomicie i modelami matematycznymi, i wiedzą na temat obciążenia systemu, i również zakresem możliwych obostrzeń. Pewnie, jeśli coś przewidywać, nie sądzę, żeby to było w perspektywie jakiejś najbliższej przyszłości, no ale to pewnie będą pewne ograniczenia dotyczące jakichś imprez masowych. Czyli co, znowuż nie będzie można wesel urządzać? Być może. Być może, ale rozumiem, że lockdownu na razie pan doktor nie przewiduje. Zamknięcia galerii handlowych, ograniczenia dostępu do kościołów, czy też wysłania dzieci na naukę zdalną, co z perspektywy mojej jako rodzica jest zawsze dużym wyzwaniem. Tak, zgadzam się i pewnie wszyscy usiłują tego uniknąć i tutaj ministerstwo stara się również tego uniknąć, natomiast zwróćmy uwagę na to, że dzieje się to właściwie samorzutnie, bo kolejne szkoły ogłaszają kwarantannę ze względu na kolejne przypadki. W związku z tym to, że tego nie ogłaszamy, to nie znaczy, że to nie ma miejsca. Wolałbym nie mówić o kolejnych obostrzeniach, raczej apelować do ludzi o przestrzeganie tych, które już obowiązują i przede wszystkim o szczepienie się. Ale może trzeba zastraszyć trochę. Jak się trochę nastraszy, to ludzie pomyślą, że może warto jednak coś zrobić. Być może warto straszyć, ale cieszę się, że nie jest to moje zadanie. Dobrze, to przejdźmy do 1 listopada. Mamy za chwilę Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zaduszy. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście Polacy spotykają się na cmentarzach. To jest jedno z takich świąt bardzo głęboko wpisanych w naszą tożsamość, w naszą tradycję. I wierzący, i niewierzący, i wszyscy jadą na cmentarze. No, nic nie wskazuje na to, żebyśmy w tym roku mieli mieć zamknięte te cmentarze. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ale czym się powinniśmy kierować, jadąc na te cmentarze? Co powinniśmy zachować? To jest teren otwarty, pamiętajmy, więc nawet maseczek nie trzeba mieć. Tak, no po pierwsze trzeba uważać z ogniem. To należy o tym pamiętać, prawda? Można się oparzyć, to jest bardzo niebezpieczne. To są bardzo oczywiste, ale to ale o tym też nadzieję pamiętajmy, ponieważ takie osoby oparzone mogą nie uzyskać na czas odpowiedniej pomocy w sytuacji, kiedy szpitale będą przeciążone. Czyli pan straszy jednak, panie doktorze. Ja nie straszę, ja ostrzegam, to jest duża różnica. Natomiast tak serio mówiąc, no nie należy się w dużych skupiskach tłoczyć. Należy absolutnie nosić maseczki w środkach komunikacji publicznej, unikać
unikać tłumów, bo tłum nawet na otwartym powietrzu... Ale panie doktorze, cmentarz, wystarczy pojechać na warszawskie Brudno, albo pojechać na warszawski cmentarz północny. Jak podejrzewam w Krakowie, z którego pan doktor pochodzi, też są takie cmentarze. No 1 i 2 listopada na każdym cmentarzu jest tłum. Jest tłum, w związku z tym ja polecam tym osobom, które są najbardziej chore i narażone na ciężki przebieg, czyli osobom starszym, możliwość rozłożenia sobie tych wizyt na cmentarzu na inne dni. Niekoniecznie to musi być 1 listopada, to może być na przykład 2 lub 3. Myślę, że zmarli się nie obrażą, ale zastanawiając się nad naszym takim szacunkiem wielkim do zmarłych, to warto się zastanowić nad sensem śmierci. I myślę, żeby każdy z nas zastanowił się nad sensem tych 100 kilkudziesięciu tysięcy zgonów naszych współobywateli i swoim udziałem w tym wszystkim. Bo to jest naprawdę ważka rzecz. To są te setki tysięcy osób, które zmarły. Co najmniej 100 tysięcy nadmiarowych zgonów w ubiegłym roku. Czy tak musiało być i czy my sami nie możemy zrobić czegoś, żeby ta ofiara ogromna w trakcie tej pandemii nie mogła być tak mała, jak to tylko możliwe? To ja zadam pytanie może z zupełnie innej przestrzeni. W bardzo wielu krajach europejskich, także zachodnich, upamiętnia się osoby, które zmarły w czasie tej pandemii. To są sumy idące w setki tysięcy, nawet w miliony ofiar. W Polsce nie ma takiego masowego, grupowego upamiętnienia, ani kościelnie, ani państwowo. Te 100 kilkadziesiąt tysięcy osób przeminęło z wiatrem, można powiedzieć. Poza rodzinami, które na pewno o nich pamiętają, bo co do tego nie mam wątpliwości, to nie ma formy państwowego czy kościelnego upamiętniania tych osób. Dlaczego pana doktora zdaniem? To jest dobre pytanie do psychologów społecznych. Tutaj słyszałem Ale pan różne... obserwuje te rodziny, które przecież żegnają tych zmarłych. One przychodzą do szpitala na oddział intensywnej terapii. Najpierw ich żegnają, a potem widzi pan, jak odchodzą. Tak, rzeczywiście wszyscy pamiętają swoich zmarłych, natomiast nikt nie pamięta o tych zmarłych z sąsiedniej klatki schodowej. I to jest niedobrze. Jak to świadczy o nas jako o społeczeństwie? No nie mnie wyrokować. Natomiast myślę, że warte jest upamiętnienia to, co się stało. To, co się stało, czyli największa ilość zgonów od czasów II wojny światowej. To jest coś, o czym musimy pamiętać. Musimy pamiętać też o tym, że kluczem do przetrwania ludzkości, do dalszego rozwoju ludzkości jest postęp techniczny i postęp naukowy. Możemy z tym postępem technicznym i naukowym usiłować walczyć, co nie zmienia faktu, że to jest jedyny sposób na przeciwstawienie się siłom natury i sprostanie aspiracjom ludzi do tego, żeby żyć dłużej i żeby żyć w większym komforcie. Skoro mówimy o postępie, kiedy możemy się spodziewać leku? Już nie szczepionki. Szczepionki mamy różne, one są już, można powiedzieć. Polepszamy je, pracujemy nad ich bardziej adekwatnym dostosowaniem do nowych wersji koronawirusa, ale one są. Kiedy będzie lek? Leki pojedyncze są, one nie mają ogromnej skuteczności takim lekiem, na przykład jest Remdesivir, który w początkowej fazie jest skuteczny, może nie bardzo skuteczny, ale jest. Jest nowy lek o nazwie Molnupiravir, który w tej chwili będzie podlegał procedurze rejestracyjnej. Wstępne badania są zupełnie obiecujące. Niestety nie udało się potwierdzić skuteczności tych leków, które próbowano stosować na początku, czyli na przykład chlorochiny czy azytromycyny. One się okazały być zupełnie nieskuteczne, a wręcz szkodliwe, zwłaszcza w połączeniu. Podobnie nieskuteczna, a szkodliwa jest amantadyna. Więc opracowanie tych leków, jak się okazuje, jest jednak dużo bardziej pracochłonne. Dlaczego? I czasochłonne niż... Bo są antyszczepionkowcy, którzy mówią, poszli w szczepionki, bo to można ludziom wmusić. A leki, które by leczyły, Zwróćcie uwagę, że bardzo wiele wirusów nie znalazło nigdy leku na polio. Czy możemy się spodziewać tego, że nie będzie też leku? Na ospę i tak dalej nie ma leków. Jest mnóstwo epidemii, czy mnóstwo chorób zakaźnych, z którymi daliśmy sobie radę, które były śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości. Tak, pojawiły się szczepionki i już nie są. I daliśmy sobie radę, prawda? W związku z tym szczepionki są pierwszym rozwiązaniem, bo zawsze lepiej jest zapobiec zachorowaniu, niż przechorować. No tak, ale ja podejmę to pytanie. To znaczy, że może być tak, że nie będzie leku, skutecznego leku na koronawirus, trzeba, na COVID-19? Trzeba się liczyć z tym, że będą leki o częściowej skuteczności. Niepewnie leku 100% skutecznego też nie będzie, bo na grypę na przykład świńską też nigdy leku 100% skutecznego nie było. No ale nie było tylu zachorowań na świńską grypę. Nie było, ale też były zgony i też młodych ludzi.
idzie czwarta fala. Ile jeszcze fal przed nami? Ona już tak się podnosi, podnosi, ale aż trudno zadać pytania, ile jeszcze fal przed nami? Dwie, trzy, pięć? To jest trochę jak pytanie górali o pogodę, prawda? Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że im więcej... Ale jeśli się nic nie zmieni, jeśli dalej te, tyle osób, ile jest zaszczepionych, to jest mniej więcej połowa w Polsce, tych, którzy mogą być zaszczepieni, no to wiemy, że to jest z wszystkich matematycznych wyliczeń wynika, że to jest zdecydowanie za mało. Jeśli będzie tyle, ile jest, to co pół roku będziemy mieć nową falę? Na jesieni i na wiosnę i potem wakacje będzie odpuszczało? Myślę, że tak to będzie dokładnie wyglądało. Te fale będą zapewne coraz mniejsze w miarę jak będzie narastała odporność w społeczeństwie, bo ludzie będą przez to, że odporność jednak spada, to ludzie będą chorowali drugi, trzeci, piąty raz. Pewnie aż umrą, chyba że się zaszczepią. No to wszyscy umrzemy w końcu. Tak, nie, to pewnie tak, prawda? Więc można umrzeć też na koronawirusa, w sumie czemu nie. Natomiast te fale będą zapewne coraz mniejsze, będą się pojawiały sezonowo i będziemy się musieli nauczyć żyć z koronawirusem. Tak jak z grypą? Tak jak z grypą, tylko gorszą. Teraz mamy wariant Delta, ale pojawiają się takie sugestie, że jeśli się nie uda wygasić koronawirusa, tych pandemii, tych epidemicznych punktów na całym świecie, to będą się pojawiać nowe, być może groźniejsze mutacje. Szczególnie w tych krajach, gdzie poziom wyszczepienia jest jeszcze niższy niż w Polsce. Pamiętajmy, że to jest niedaleko za naszą wschodnią granicą. Możemy się spodziewać bardziej zjadliwego koronawirusa, bardziej zjadliwej wersji COVID-19? No możemy. Oczywiście, że możemy się spodziewać bardziej zjadliwej wersji. Możemy się spodziewać też wersji, która będzie niewrażliwa na szczepionki, czyli odporność wytworzona dzięki przyjęciu szczepionki nie będzie działała na te wirusy. Z doświadczenia wiemy, że z punktu widzenia ewolucyjnego wirusom nie bardzo się opłaca zabijać swoich nosicieli. Czyli one nie powinny być za bardzo zjadliwe. No nie powinny być za bardzo zjadliwe, no bo jakby rolą ewolucyjną takiego wirusa i sukcesem tego wirusa jest szerzenie się. No więc on się będzie szerzył, chyba że zabije wszystkich swoich żywicieli, to wtedy się nie będzie szerzył, prawda? W związku z tym no, wirusy, na przykład grypy, hiszpanki, która też była świńską grypą zresztą, ewoluowały w kierunku wirusów nieco mniej zjadliwych, prawda, za to bardziej uciążliwych, czyli pojawiających się co roku. Czyli mieć nadzieję, że to jednak będzie powolutku wygasać, że nawet jeżeli no jeszcze się nie wyszczepimy, jeszcze nie w tym roku, jeszcze będziemy mieć piątą falę na wiosnę i szóstą falę na jesieni roku 2022, no to w 2023 czy w 2024 już będzie spokój. Nadzieję możemy mieć, natomiast ja bym naszym słuchaczom i widzom proponował, żeby jednak się zaszczepić, żeby być świadkiem tego, jak się skończy pandemia i nie umrzeć w trakcie, bo to może być taki sarkastyczny jest pan doktor, tak? To znaczy, że trzeba czekać i się patrzeć. Nie, pytam się o to trochę także dlatego, że rzeczywiście było tak, że Hiszpanka wygasła po 3 latach. Ona zabiła dużo więcej ludzi niż no bo to koronawirus. Tak, to były inne czasy, nie wiedzieliśmy, nie było szczepionek, nie było takich leków, nie było nawet świadomości, że trzeba się aż tak ściśle izolować. Były miejsca, gdzie się izolowano, ale były takie, gdzie się nie izolowano. Była wojna, ale skończyła się wojna i Hiszpanka wygasła. To może z koronawirusem będzie podobnie. Szczepionek wtedy nie było i wygasło, to i teraz wygaśnie. Zapewne tak, tylko pytanie, czy możemy czekać z założonymi rękami, patrząc jak umierają nam miliony ludzi, prawda? No jeśli możemy starać się pohamować i zmniejszyć koszt tej pandemii, no to powinniśmy to robić. A może to było tak, że wtedy ona wygasła między innymi dlatego, że skończyły się te wielkie wędrówki ludów. No jednym z powodów, dla których ona się tak zasiała, mówię oczywiście o Hiszpance, był fakt, że była wojna, w związku z tym ludzie się przemieszczali w dużych grupach po dużych terenach, potem wracali do siebie. No, rok 1920-21, czyli moment, kiedy Hiszpanka się kończy. To był moment, kiedy oczywiście no, trochę te wędrówki się nie skończyły, a my teraz wszyscy skończyły się te wędrówki, a my teraz wszyscy czekamy na czas, żeby z powrotem zacząć wędrować, żeby w końcu zdjęli te obostrzenia. No drugie, bardziej pesymistyczne wytłumaczenie to, że jest takie, że się Hiszpanka skończyła, bo zabiła wszystkich wrażliwych, prawda? I na to nie możemy pozwolić teraz. Znaczy, jeśli mamy środki, którymi możemy ludziom uratować życie, to musimy je użyć. Rozumiem, że cały czas pan doktor mówi szczepcie się, szczepcie, szczepcie. No tak, szczepcie się, szczepcie albo no, część umrze, a szczepcie a reszta się będzie albo miała... umierajcie, mówiąc brutalnie. Nie, no nikomu nie polecam umierania, bo nie od tego jestem, prawda? Natomiast polecam szczepienie się też dlatego, że nawet jeśli się nie umrze, to jest po prostu paskudna choroba i ona ma długotrwałe powikłania i to długo człowiek wychodzi z tej choroby, jakość życia jest beznadziejna i naprawdę nie warto.
No to znowuż tylko pewien procent ma te trudne przeżycia po chorobie. 50%. 50%. Aktualnie wiadomo, że to jest 50%. Nieco mniejszy jest ten procent wśród dzieci, ale dzieci też mają tak zwany długi COVID. W związku z tym naprawdę nie warto się na to narażać. I tym wnioskiem kończymy. Nie warto się na to narażać. Dr Konstanty Szudrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie i członek Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, był naszym gościem. Bardzo panu doktorowi dziękuję za rozmowę. Szczepmy się. Albo nie. Tego albo nie będziemy mówić, to już bez sarkazmu. Szczepmy się. Do usłyszenia, mówi Tomasz Terlikowski.